Dobry wieczór Państwu, dzień dobry niektórym. Powiedz, Kizia, przywitaj się z Państwem. Kizia nie chce się z Państwem przywitać. Ja wiem, że tak się kota nie trzyma, są instrukcje trzymania kota, ale ja tak będę kota swojego trzymał, bo to jest mój kot. On zawsze był ze mną i jest ze mną po prostu. Witam Państwa serdecznie na kolejnej KHT. Napisałem wczoraj, że jeżeli dam radę, to dam radę, będzie praca, ale to nie chodzi o pracę, a zupełnie co innego. Dam radę również dlatego, że bardzo chcę dzisiejszą KHT nadać, bo do tego jeszcze wrócimy. Nie wiem, jak będzie jutro i co będzie pojutrze, po pojutrze. Ja podejmuję jedną decyzję i ogromne ryzyko, które wiąże się również z tym, że mogę móc przestać nadawać, ale nieważne, nie mam wyjścia, muszę to zrobić. Dobry wujek, mam jutro, mogę mieć wolne, mogę nie mieć wolnego, to jest zupełnie inna historia, ale to nawet nie o to chodzi w tym momencie. Czasami lepiej popracować na dachu niż patrzeć. Tutaj jedna pani Graboń chyba, nie odpowiedziała mi na pytanie, bo na czacie wcześniej napisała, że wita wszystkich dezerterów z ojczyzny. Ciekaw jestem, czy uważa mnie również za dezertera, czy nie. No. Dobra, kocie, idź. Idź, bo ty już tutaj się mi kręcisz, albo siadaj, bo rób co chcesz w ogóle. Rób sobie co chcesz. Także chciałem uzyskać od tej pani Graboń odpowiedź, dlaczego. Uważa, czy tak prosto jest przykleić łatkę i stwierdzić po prostu, że ktoś zdezerterował. Większość ludzi, która wyjechała, nie zdezerterowała, po prostu nie miała wyjścia i musiała wyjechać. Oczywiście dla państwa i jako państwa, jako instytucji, dla wszystkich zawsze najprostsze rozwiązanie jest proste. Wszyscy ci, co opuścili Polskę, to są świnie i nie chcą po prostu tutaj w niej być. Nie podoba im się nowy porządek, a to jest nieprawda. Notabene muszę państwu powiedzieć, że z tym głosowaniem na PiS jest tak bardzo dziwnie. Po posłuchaniu dzisiaj również kilku przedstawicieli PiS-u twierdzę, że dużą odpowiedzialnością twierdzę, że ludzie głosują nie na PiS, ale na pana Jarosława Kaczyńskiego. I póki pan Jarosław Kaczyński będzie twarzą PiS-u, póty PiS będzie miał głos. Ponieważ zagłosowanie na posła, który występował faktach po faktach, uważam za, jakby to państwu powiedzieć, wiem, że to jest nielogiczne, ponieważ to też jest PiS, prawda? Ale tak się dziwnie składa, że w odbiorze społecznym głosujemy na pana Jarosława Kaczyńskiego, a nie na PiS. I warto, aby PiS i ta część rozsądnych ludzi w PiS-ie, która jest, zdała sobie z tego sprawę, bo czas jest nieubłaganym mordercą i nieubłaganym katem i jak wszyscy wiemy, czas jest podstawą wszelkich działań, również i pewnej podstawą fizyki w tym momencie. Odległości podaje się często w czasie, a nie w kilometrach. Nie wiem, czy się zgadzacie państwo, czy się nie zgadzacie, bo nie wiem, czy się państwo z tym zgadzacie, czy nie, ale po posłuchaniu i po przeczytaniu życiorysu, po patrzeniu na tych pewnych siebie przedstawicieli Herrenfolku z etykietką taką, a nie inną, człowiek rzeczywiście ma wiele rzeczy dosyć. A jutro, ja wiem, że jutro jest niedziela, ja mam kolejną nieprzespaną noc, kolejną myśluwę, proszę państwa, to muszę państwu powiedzieć, że no niestety jestem zmuszony zrobić coś takiego, co oczywiście nie jest to kwestia zdrady, bo mam pełną świadomość, że gdybym poszedł sobie do pewnych panów, to prawdopodobnie wszystko byłoby dobrze. Mam również, proszę państwa, świadomość, że gdybym nie napisał nic, gdybym nie mówił, nie występował, nic by mi się nie stało. Byłbym dalej w Polsce z rodziną, przede wszystkim rodzina by nie ucierpiała, bo to rodzina ucierpi najbardziej i to jest właśnie mój ból. Mój ból, niestety.
Wiem również, w jaki sposób zostanę to wykorzystane przeciwko mnie i w jaki sposób, co zostanie nagłośnione. Etykietki, etykietki, archetypy i symbole. Patrzę na Holuba, który tu leży. Nienawidzę swoich książek, proszę Państwa, nienawidzę. Gdybym mógł cofnąć czas, nie napisałbym nic. Niestety, nie napisałbym nic, bo to jest cena właśnie, jaką płacę i jaką zapłacę jutro. Niestety. Dobra, nieważne. Wracamy do rzeczywistości. Ed T. Panie Bogoniku, czy historia pisana przez Władimira Wolkowa w książce Montaż jest w obecnych czasach? Tak, to ona właśnie się dzieje, proszę pana. Jest. Jest po prostu. No. Panie Janie Kowalski, nie wiem, czy to pan mi napisał na Facebooku a propos dzisiejszej audycji, ale ja to muszę powiedzieć. Ja to muszę powiedzieć, proszę państwa. Co mówisz, nie ma co mnie potępiać, to nie jest to, że ja chcę wykorzystać dla jakichś celów dramat, czyjś dramat, nie szanować bólu, właśnie dlatego to robię, bo szanuję cudzy ból. Oczywiście odłączanie, czyli ekonomia pediatryczna z teorią spiskową w tle. To dotyczy to, jak wiemy, śmierci dziecka, odłączenie od aparatury dziecka w dziwnych okolicznościach, i w dziwnej sytuacji. Właśnie. Ciekaw jestem po prostu, czy ciekaw jestem, czy ktoś rozumie tragiczne dokładnie przyczyny takiego właśnie postępowania, takiego uprzedmiotowienia człowieka. W Konstytucji mówi się, zdaje się, o ile pamiętam, proszę mnie poprawić, jeżeli tak, jeżeli tam jest inny zapis, o szacunku i ochronie życia od, nie wiem, od urodzenia do narodzin, do, czy od poczęcia, nie od narodzin, chyba do naturalnej śmierci, proszę Państwa. I jak widać, Konstytucja jest absolutnie nieprzestrzegana. Absolutnie jest łamana całkowicie, jeśli spojrzymy, przyjrzymy się tej historii z małym Szymonkiem, bo to o tym jest mowa również, proszę Państwa. Szanując ból rodziców, nie wchodzę w buty lekarzy, nie jestem lekarzem, więc nie będę mówił o rzeczach, na których się nie znam, ale proszę Państwa, no niestety nasuwają mi się pewne dziwne myśli. Przede wszystkim posłuchałem, wczoraj zostałem zbriefowany po audycji, bo też nie wiedziałem, o co chodzi. Zostałem zbriefowany przez ludzi, którzy od początku, brzydkie słowo, siedzą, ale znają problem. Znali ten temat i którzy powiedzieli mi, o co chodzi. Posłuchałem również wypowiedzi różnych lekarzy, w tym również lekarzy, tu również poczytałem trochę o tak zwanej śmierci mózgowej. To oczywiście przesuwa się w czasie, przesuwa się wraz z rozwojem nauki. Niestety u nas jest to, zaczyna to być wykorzystywane z przyczyn ekonomicznych. Tak uważam zresztą. Zresztą dlatego dojdę, powiedzcie Państwo, skąd ten tytuł. I dlaczego się natychmiast mi pojawia teoria spiskowa, to również jest troszeczkę wina w cudzysłowie państwa, ponieważ państwo sami mnie do te teorie spiskowe naprowadzacie. Że sam nie wiem, zaczynam być po prostu głupi, jestem sam nie wiem, czy wierzyć, czy nie wierzyć po prostu. Właśnie. Jeden z profesorów twierdził i jak wszyscy mówili, nie wiem, czy to było zgodne z prawem, gdyż jeden lekarz nie zgadzał się, bo były jakieś przepływy elektryczne, czy nie. To jest kwestia rozmów lekarzy. Na miejscu rodziców i z ludzi, którzy stali za nimi, protestowali pod szpitalem, poruszyłbym w tej chwili w niebo i ziemię. Niebo i ziemię, czyli uderzyłbym do wszystkich. Od Kelsińskiej Fundacji Praw Człowieka poprzez RPO, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości, wszystkich świętych, łącznie ze wszystkimi posłami wszystkich opcji, o prawdziwe zbadanie przyczyn decyzji lekarzy tego szpitala. Powiedziano mi wczoraj
I dopowiedział mi lekarz, że nie wykonano szeregu badań. Na przykład nie wykonano badań dotyczących badań, czy nie zmniejszano, pan profesor to powiedział, nie zmniejszano ciśnienia mózgu. Być może ma rację. Ja zdaję sobie sprawę, że tego typu sprawy w Polsce zamienią się natychmiast w absolutnie hermetyczną dyskusję lekarzy, a co lekarz, co profesor, to jakiś pogląd, proszę państwa. A tak naprawdę to przypomniała mi się inna rzecz i chodzi o zupełnie co innego. Tak uważam, proszę państwa. Tak uważam. Proszę państwa, 2,5 roku temu mój syn Max leżał w szpitalu w onkologicznym, na chirurgii onkologicznej w Warszawie. W szpitalu po operacji miał usuwany taką narośl rakowatą z kości. Był, oczywiście tu nie ma żadnych konsekwencji do tego wszystkiego, więc to nie jest porównywanie się ze straszną chorobą, ale było coś takiego właśnie. I proszę państwa, i tam mogłem przy okazji obserwować rzecz przerażającą. Ponieważ tak się okazuje, nie dyskutujmy proszę państwa, czy o metodach leczenia, czy chemia jest szkodliwa, czy nieszkodliwa i tak dalej, do szczepionek jeszcze wrócę. Ale chodzi o to, że cenzus majątkowy, zasobność kieszeni w państwie, które w konstytucji ma wpisany szacunek dla życia i wszyscy walczą o życie, o szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, cenzus majątkowy staje się warunkiem przeżycia. Przerażające było to, jak pielęgniarka, oczywiście, czy siostra oddziałowa, oczywiście bardzo delikatnie, bo ona musiała to robić w bardzo, na to sposób bardzo delikatny i z dużą empatią, ale musiała podchodzić do rodziców leżących nad łóżkami dzieci umierających praktycznie na raka, pytając się, kiedy będą kolejne 2000 euro na kolejną chemię, czy na kolejne lekarstwo, ponieważ oni nie mogą dać i nie mają pieniędzy na to. A więc czy na przykład odmówienie leczenia takiemu dziecku z przyczyn materialnych, bo rodzica nie stać, nie jest swoistą aborcją i eutanazją w kraju, który w konstytucji mówi się o ochronie i szacunku dla życia obywatela? Pomyślcie państwo. Z drugiej zaś strony ta sytuacja powoduje niesamowite wręcz zachowania rodziców. Tu nie można mówić już w tym momencie o etyce, o moralności, o czymkolwiek. Ja tego nie potępiam, ja to rozumiem, proszę państwa. I tu jest odpowiedź na tą dyskusję między panią Marlindą a innymi ludźmi. Dla ochrony życia swojego i swojej rodziny człowiek zrobi bardzo dużo. Niewielu potrafi się poświęcić, czy chce się poświęcić, czy może poświęcić. Szczególnie dla ochrony dzieci. Także przywoływanie na przykład, przywoływanie przykładów policji w getcie żydowskiej, czy Judenratów i tak dalej, jest nietrafione, bo nikt z państwa nie był w sytuacji wyboru obserwowania śmierci swoich własnych bliskich w komorach gazowych, bądź rozstrzelania i działania, i możliwości, i podsuwanych mu przez system, przez zorganizowany system możliwości wyjścia z sytuacji. Błędnych możliwości, ale któż to wie? Jeżeli się nie spróbuje, nie będzie się wiedzieć. Mogą się państwo zgadzać z tym, co mówię, ale tak to jest. Jeśli chodzi o... To dotyczy nie tylko. Ja ciągle patrzę z przerażeniem na te zbiórki. Jakieś pieniądze, 3,5 miliona na lekarstwa, na coś tak dalej, bo dziecko umrze, bo to umrze. To jest przerażające, proszę państwa. To jest straszne. Więc zastanawiam się, czy nie wiem, czy nie uważacie państwo, że mam jednak trochę w tym racji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. W wielu krajach na świecie dzieci mają praktycznie wszystko za darmo. Dlatego, że jest to inwestycja w obywatela. Obywatel. Państwo jest instytucją, państwo jest przedsiębiorstwem, tak trzeba państwo rozpatrywać. Ideologia jest wtórna wielokrotnie. Ona jest potrzebna, ale to jest jako
pewnego rodzaju wynikowość działania wspólnoty. Natomiast inwestycja w dzieci, nawet lekarstw, to i są profity na przyszłość, bo ten człowiek dorosły będzie zdrowy, nie będzie państwa mniej, będzie państwo mniej kosztował i będzie przynosił korzyści. Tego u nas nie rozumieją. Tego u nas nikt nie rozumie. Nikt nie chce tego zrozumieć. Uważam, że zmuszanie ludzi do poniżania się, bo te zbiórki są poniżaniem się, proszę państwa. Czy nie obrażam, oczywiście proszę zrozumieć, ja tylko proszę zrozumieć całą wypowiedź. System każe ludziom żebrać o to, by ich dzieci przeżyły. Ja w tym szpitalu onkologicznym, no siłą rzeczy ludzie rozmawiają, więc nawet jeśli nie chcę, to słyszę. Rozmowę na temat, gdzie do kogo uderzyć, bo trzeba kolejne 2000 euro na kolejną chemię dla umierającego dziecka. Kolejne pieniądze. I jeszcze jedne. I już myślenie, co będzie, jak się tam nie uda. A co się dzieje z ludźmi, którzy nie mają tej asertywności, nie potrafią tego w sobie wzbudzić, którzy się po prostu wpadają w depresję i poddają, oni umierają po prostu. Czy to nie jest aborcja? Właśnie. Za darmo? To proszę iść do szpitala okolicznego Owocowy. Pan zobaczy. Wie pan, czy pan ma dzieci? Mają opiekę za darmo? Mają opiekę za darmo, zgadza się. I drogie lekarstwa, jak cholera. Na przykład. No. Tak się dzieje u nas, proszę państwa. No właśnie. Michał Walczyński. Dziwi mnie, że wszyscy mówicie o leczeniu, o profilaktyce, nic. Michale Walczyński. Panie Michale, to co ja mówię, to co ja mówię, proszę pana, to jest właśnie o tym, o profilaktyce. Bo dlatego, to co je powiedziałem, to innymi słowami. Ponieważ inwestycja w dzieci i w ich rodziców, żeby dobrze był wychowany, nie zmuszanie ich do rzeczy czasami nieetycznych dla uratowania własnego dziecka w przypadku terminalnych chorób, proszę państwa, to jest inwestycją, to jest profilaktyka. To, co ja mówię, jest profilaktyką. Właśnie. Dobrze pan mówi, zebrać od bożnych. Nie, Wojtek Wyglas, nie Wigibas, nie zebrać od modnych. Państwo pobiera podatki nie na posłów. Państwo pobiera podatki, powinno pobierać podatki nie na posłów, nie na 750 tysięcy urzędników, nie na pałace NFZ-u i ich samochody, ich apanaże i organizacje tego wszystkiego i pensje tych urzędników, tylko właśnie na to, aby rodzice nie musieli żebrać, tworzyć zbiórek, żyć nerwami, niszczyć swoje własne rodziny, bo to się niszczy swoją własną rodzinę, bo jest jakaś siostra, jakiś brat, a wszystko jest podporządkowane jednemu celowi i wszyscy, proszę państwa, płacą za tą chorobę, za wyrok losu, niezależny od człowieka po prostu. To jest inwestycja w przyszłość narodu, Janie Kowalski, o tym mówię. Model leczenia w Polsce jest modelem zaczyna być i ten przykład tutaj, ja nie chcę mówić, zaczyna przybliża mnie do pewnej teorii spiskowej na temat eliminacji narodu, bo tak to wygląda niestety. Nie rozumiem, jak można bez porozumienia z rodzicami w cywilizowanym kraju, opartym podobno na prawie rzymskim, uśmiercić dziecko, odłączyć od aparatury. Kwestia, czy to dziecko żyło, czy nie żyło, jest kwestią lekarską, jest kwestią naukową. Ale to na pewno wszyscy się na mnie zaraz obrażą, co powiem. Ale znam przypadki, kiedy w dokonanej eutanazji, według prawa pewnego kraju, który wprowadził eutanazję w swoim istnieniu, musiało być trzech lekarzy i wszyscy musieli się zgodzić. Jeśli jeden się nie godził, nie dokonywano tej eutanazji. Nawet w tak totalitarnym kraju, proszę państwa. A tutaj oszukano po prostu wszystkich. Ja dobrze wiem, że utrzymanie
dziecka w śpiączce i dziecka w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się, a mam tylko 80. Co tutaj? Słychać mnie, nie słychać? Mam 85 słuchaczy. Proszę wybaczyć, muszę odświeżyć stronę. Jest dla mnie, proszę Państwa, czymś przerażającym. Czymś przerażającym. Nie mówię o USA, mówię o innych sprawach. To jest, proszę Państwa, dla mnie przerażające. Tego zupełnie nie rozumiem. My wszyscy mówimy, proszę Państwa, tutaj na pewno rzucamy hasełka kodziarz, nie kodziarz i tak dalej. No. Tymczasem to nie o to chodzi, proszę Państwa. Tu chodzi o sytuację, w której dotyczy to wszystkich w tym momencie. Nie chcę tutaj również dyskutować o szczepionkach. Ale w tej sytuacji, a wczoraj miałem również informację, usłyszałem, że nie jest to jedyny przypadek, nie był to jedyny i ostatni przypadek, ten najbardziej tragiczny, gdyż jest jeszcze kilka przypadków, których dzieci po zaszczepieniu tą szczepionką mają podobne objawy. W tym miejscu rząd... Każdy minister, który ciągle mówi o dobrze ludzi, że dla ludzi, że i tak dalej, jak żaden inny dla ludzi, powinien przestać słuchać koncernów farmaceutycznych i nawet jeśli się z tym nie zgadza, zbadać te przypadki, bo jest ich za dużo. Zbadać. Czy to wynika z rzeczywiście z tej szczepionki, a może z tego, że szczepionka była przeterminowana, a może nie ma to związku, ale należy to zbadać. Chyba w roku 2002 w Wielkiej Brytanii, jak byłem, pracowałem w ambasadzie, była ogromna dyskusja na temat tej potrójnej szczepionki. Ja się na tym nie znam w ogóle. I też było to, co u nas, że one sprowadzają różne choroby i tak dalej, i tak dalej. Były towarzystwa antyszczepionkowe, ci, którzy popierali szczepionki, naciski i ogromne dyskusje pomiędzy przedstawicielami koncernów farmaceutycznych, lekarskich, różnych opcji, różnych wróżb, czy zachorzy i tak dalej. Ale stało się to przedmiotem dyskusji w parlamencie i premier Blair, mimo iż osobiście twierdził, że nie zgadza się z tymi antyszczepionkowcami i że zaszczepił swoje dzieci i to wszystko, ale wstrzymał te szczepienia i do czasu wyjaśnienia sprawy i zlecił badania, bo tak postępuje rząd, który dba o poddanych jej królewskiej mości, o ludzi. Natomiast niestety w Polsce są tylko słowa, słowa i słowa. Dlatego uważam, proszę Państwa, że rzeczywiście to też jest jeden z powodów, patrząc na posłów epatujących PiSu, szczególnie PiSu, epatujących tymi słowami na temat obywateli, twierdzę, że Państwo wszyscy, w tym i ja, głosujemy właściwie nie na PiS, tylko na pana Jarosława Kaczyńskiego. Bo żaden z tych posłów niestety nie zasługuje na to, aby być posłem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Właśnie. Wikrop, nie jestem antyszczepionkowcem. Ja już to wyraźnie powiedziałem. Nie wypowiadam się na ten temat, bo nie mam wiedzy. Ja może również. Ale w sytuacji, w której istnieje kilka przypadków, gdzie po daniu jakiegoś lekarstwa rozpoczyna się choroba, jakaś choroba, czy są podobne objawy, należy zająć się i szukać przyczyn po prostu i wstrzymać to na wszelki wypadek. Także nie, proszę mnie nie nazywać. Nie jestem Wikrop antyszczepionkowca. Nie byłem i nie jestem, mówiłem to, ale jednocześnie popieram ludzi, którzy chcą mieć wybór, mogą robić błędy, to może być błędne i ja częściowo uważam, że myślą błędnie, tak uważam, ale zrobię wszystko, by mieli wybór. Nie może być tak, że państwo nakazuje, bo to jest pewna zasada. Właśnie. No więc zobaczymy. Tak to wygląda. Rozumie pan? O to chodzi.
Maria Morawiak. W Polsce nie, bo w Polsce jest sytuacja taka, że zlikwidowano wszystkie państwowe laboratoria. Tak naprawdę. Sytuacja jest paranoidalna, bo żeby zbadać lekarstwo, bardzo często firmy farmaceutyczne finansują laboratoria, które badają ich lekarstwa. Efekt jest tak, jak wiemy. Prawda. No ale tak to wygląda. Skoro, no tak, ale w konsekwencji brak tu logiki. Tak, skoro, to jest brak logiki. Ja to powiedziałem na samym początku. To jest brak logiki. Totalny brak. Ja o tym wiem, ale wszyscy się na to łapiemy. Przykro mi. Paranoik. Jestem jeszcze młodym człowiekiem. Nie miałem okazji w poprzednim systemie. Bardzo dobrze, ale czy taka obłędność jest efektem kombinowania, żeby przetrwać? Tak, jest to efektem, ponieważ Polska stała się krajem, którym dla spraw materialnych zrobi się wszystko. Istnieją tylko i wyłącznie sprawy materialne. Polacy są biedni. Polaków doprowadzono do biedy. Polaków sprzedano razem z ich własnością. Nie zrobił to PiS oczywiście. Więc Polacy przyjmą wszystko. Polacy, tak to jest. I to widać. Dlatego tak wielu Polaków wyjechało, a ci, co zostali, nie, z różnych powodów zostali oczywiście. W jakiś sposób za 500+ zrobią również wszystko, nie rozumiejąc, że to nie są pieniądze rządu. Rząd nie ma żadnych pieniędzy. Obywatele mają pieniądze. Właśnie. Brak logiki, tak jak z Piotruszką zrobiono de facto. Oczywiście, że brak logiki, tylko powiedziałem, że społeczeństwa, proszę Państwa, społeczeństwa nie rządzą się logiką. Henryk Ibsen we Wrogu ludu. Obejrzyjcie sobie. Jest to nawet chyba, jak nie chcecie obejrzeć sobie sztuki, to jest film ze Stevie McQueenem, jeden z jego ostatnich filmów. Wróg ludu, według Ibsena. Tam jest wyraźnie powiedziane. To nieprawda, że większość ma rację. Większość potrzebuje więcej czasu, aby zrozumieć, że nie miała racji. Bo gdyby prawdą jest to, że większość ma rację, to ta większość, która... To powinniśmy przyznać rację tej większości, która obserwowała, lżyła i cieszyła się z ukrzyżowania Chrystusa. To powiedział Ibsen wiele lat temu, proszę Państwa. I mówię to samo. Możecie się go zgodzić, ze mną nie zgodzić, ale no. Szczepionki powinno się stosować po wykonaniu badań specjalistycznych. Nie chcę, proszę Państwa, tej audycji zamieniać w dyskusję między antyszczepionkowcami. Uważam, że największym zbrodnią państwa jest karanie tych, którzy pytają, a ludzie pytają o te szczepionki. Czy też narzucanie rozwiązań administracyjnych po to, by ludzi szczepić przymusowo. To nie są takie rzeczy, to nie o to chodzi. Ja nie jestem antyszczepionkowcem, jestem za szczepieniami ludzi, za osiągnięciami medycyny, ale są sytuacje, które są sytuacjami spornymi, w których sam się zastanawiam. Sam się zastanawiam, czy czasami działanie takie rzeczy. No. Zygryd Olszewski, pytanie, czy panie za szczepionkami nie przebada mi, że proszę pana, to pytanie jest nie do mnie. Oczywiście, że nie jestem za. Powiedziałem jeszcze raz i wyraźnie o to mówię. No. Henryk Pilecki, dlaczego pańskie pokolenie sprzedało Polskę za paciorki, a dziś za jarkowe? Dlatego, że moje pokolenie, proszę Państwa, nie, z mojego pokolenia rok 89. wyciągnął na wierzch najgorsze rzeczy, jakie były. Czyli najgorszych ludzi, jacy wtedy byli. Ludzie, którzy rozumieli cokolwiek, którzy uwierzyli w to wszystko, przegrali. Przegrali, sam jestem tego najlepszym przykładem, po prostu. Którzy uwierzyli w uczciwość, prawdę, ludzie uczciwi, po prostu przegrali. Ja jestem skazany, a nigdy nie popełniłem przestępstwa. A pewien redaktor, który bez prawa jazdy przejechał jakąś staruszkę, chodzi sobie wolny po świecie. Pan premier, który samochodem bez atestu czy bez czegoś tam też coś przejechał, jeszcze usiłowali domataczyć. Nic mu się nie stanie, ma immunitet. Niestety tak to jest, proszę Państwa.
Polska stała się, Polską zaczęli rządzić ludzie, którzy liczą, wierzą tylko i wyłącznie w pieniądz. Oni mają pełno. Mają pełno Boga w ustach, pełno haseł, ale tak naprawdę patrzą tylko na kieszeń. Oni nie wierzą w nic poza biletami Narodowego Banku Polskiego, bo tak to się kiedyś nazywało. Właśnie. Przykro mi, że to mówię. Co teraz? Co tutaj? Ktoś mnie tutaj coś się pyta. I tu ma pan rację. No. Dzisiaj leki testuje się na ludziach w czasie... Tak, to jest prawda. I czy pan teraz spożywa... No proszę, proszę patrzeć. Booster to jest to... Czy pan teraz spożywa jakiś alkohol? Tak, nazywany teiną, jeśli pan wie coś. Po co takie pytanie tu jest? Ja nie dlatego, żebym się wściekał na hejterów, tylko po prostu pokazuję, na czym to wszystko polega. Widzicie państwo, dlatego tak jest. Człowieka nie można dyskutować, nie dyskutuje się z ludźmi. Ludzi trzeba zniszczyć, ośmieszyć. Ludzi trzeba dokładnie doprowadzić do sytuacji, w których... Najchętniej jak popełnią samobójstwo, bo ludzie są problemem. Panie Piotrze, jeśli dalej będzie tak, że lekarze będą badane w laboratoriach, to jest przez koncerny farmaceutyczne, które produkują te metody ludzkości, grozi zagłada. No nie, nie całej ludzkości, niektórym tylko. I tutaj chodzi o teorię. I tu chodzi o teorie, teorie spiskowe właśnie. I to jest teoria spiskowa, która mi się niezbyt podoba. Po prostu, chociaż ja zaczynam uważać, że za tym wszystkim stoi ekonomia. Utrzymanie aparatury i człowieka w śpiącej, człowieka w komie, utrzymanie aparatury kosztuje. Myśmy szpitale zamienili w przedsiębiorstwa mające przynosić zyski, a nigdy się nie zarobi. Znaczy, za zdrowie ludzi się najlepiej zarabia, ale to zarabiają tylko farmaceuci. Właśnie. W związku z czym uważam, że... proszę państwa, uważam, że... No niestety ekonomia za tym wszystkim stoi. I ktoś obliczył. Dyrektor obliczył, nie mamy tutaj, musimy spłacać kredyty, nie mamy tutaj, koniec. Bierzemy, proszę państwa, tych staruszków i już. No. Zygryd Olszewski, przecież ja właśnie powiedziałem, no więc jak pan się odniesie do tego, że państwo polskie nie bada, czy pan słucha tylko siebie? To jest właśnie też towarzystwem antyszczepionkowców. Jest to samo, co z tymi z ministrami, którzy nie chcą słuchać. Oni nie słuchają. Panie Olszewski, co ja powiedziałem przed chwilą? I co ja powiedziałem na samym początku? No niech pan sobie przypomni, nie będę odpowiadał na to pytanie. Właśnie. No. Są wakacje, właśnie. Prawie cały świat przegrał z wyjątkiem bogatszych macherów, te wykstawiają na pieniądze i na rynek dla wielkich. Tak, proszę państwa. Tak, koncerny lubią zamiatać pod dywan. Mnie na przykład powiedział lekarz, i to dobry lekarz drugiej specjalności, konkretny lekarz, kardiolog, który mi powiedział wprost, że panie Piotrze, ja wiem o tym, ja swojego dziecka nie dałem zaszczepić i wiem o tym, że Ministerstwo Zdrowia zastanawia się, w jaki sposób sprzedać szczepionki, które są złe, które są błędne. Ale musi to sprzedać, bo podpisali umowę po prostu. Nie, nikt mnie nie podpuszcza. Nikt nie podpuszcza, to są po prostu ludzie typu takich i niech sobie mówią, nie, proszę pana, ja sobie zdaję sprawę. Nie będę się odnosił do tych pytań. Powiedziałem wprost. No. No. Szczotka ja byłem dla niektórych, panie Dariusz. Satyricon 66, był taki film Felliniego chyba z 66 roku, Satyricon, Viscontiego czy Felliniego, nie pamiętam, reżysera. Karolina Walczak, ja wiem, że byli lekarze, ja już słyszałem tę sprawę, dlatego uważam, że to jest kwestia prokuratora, ja się nie chcę wypowiadać, szanując ból rodziców, ale to jest, ja traktuję to jako morderstwo w tym momencie. Jeśli naprawdę lekarze, jeżeli była zbiórka, chciano sprowadzić lekarzy ze Stanów, co im szkodziło, po co? Jest jeszcze jedna rzecz. Jaki błąd popełnili polscy lekarze i jaki błąd chcieli ukryć za śmiercią tego dziecka? Nie można tak traktować. To jest zawsze śmierć człowieka, proszę państwa. Nie można tak traktować ludzi. Dla mnie to jest totalna paranoja i powinno się, w tym tą sprawą powinien się zainteresować również minister sprawiedliwości. Ale nie, minister sprawiedliwości się nie zainteresuje, ponieważ minister sprawiedliwości będzie załatwiał prywatne porachunki z profesorami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety. Właśnie. Dobrze.
Zygmunt Olszewski, ja panu już wyraźnie powiedziałam. Na samym początku trzeba zrozumieć to, co mówię. Powiedziałam wprost. Państwo powinno to przebadać. Nie ma, dając przykład Blaira, dając przykład tych koncernów, to, że mówiąc o likwidacji, tak jak było za komuny, że państwowe laboratoria musiały dopuścić lek i wszystkie co było sprzedawane, teraz nie ma państwowych. Ja to wyraźnie panu powiedziałem, nie będę mówił wprost. Ja rozumiem, do czego pan zmierza. Naprawdę myśli pan, że ktoś stawia roli doktora Mengele w IKROP? Nie, nie myślę. Nie o to chodzi. Myślę o tym, że z przerażeniem słuchając zarówno z czasów PO i w ogóle na temat szpitali i na temat tego, że zaczęły zadłużenia szpitali i różnego rodzaju. Wiem również, znam również kogoś, kto w ogóle nie miał żadnego wykształcenia lekarskiego i nie wie w ogóle, co to jest. Mi z wykształcenia jest historykiem, mianowano go dyrektorem administracyjnym i on rządzi praktycznie jednym ze szpitali, tylko dlatego, że jest dobrze partyjny i rządzi to z kalkulatorem w ręku. Więc jest to błąd, bo nie da się przewidzieć, ile ludzi zachoruje na jaką chorobę i kiedy. Tego się nie da przewidzieć, ilu ludzi złamie nogę. Można tylko zakładać pewne sumy, więc sumy powinny się znaleźć. Tym bardziej, że uważam, że służba zdrowia w Polsce są pieniądze pod warunkiem, że zlikwiduje się NFZ i te pałace NFZ-u. Mówiłem to wyraźnie. Wikropi. I nie chodzi o... I tak nie myślę, ale myślę również, że finanse i pieniądze, jakie idą za koncernami farmaceutycznymi, są ogromną pokusą. Przypatrzcie się państwo, kiedyś obserwowałem jeszcze w Polsce parę miesięcy temu w pewnej przychodni dziwnych ludzi siedzących z różnego rodzaju reklamówkami i tak dalej, którzy wchodzili do lekarza, mówili im, pokazywali, co, o czym rozmawiali, nie wiem. Tak być nie może, proszę państwa, ale tak jest. No. Także Wikrop, proszę mnie nie traktować w roli oszołomka, który uważa jakieś tam rzeczy. Ja nie powiedziałem. Jest pewna teoria spiskowa, która mówi, że ludzi jest za dużo i w jakiś sposób trzeba tych ludzi przerzedzić. Przepraszam, że tak mówię, tak to wygląda i niestety to zaciemnia problem. Bo na przykład od człowieka, którego dziecko ma przetokę komorowo-mózgową i czy tak to się tam nazywa, mózgową, nie pamiętam, i musi mieć, tak pokazywał mi, specjalne takie jakieś do drenów, te różne rzeczy i one muszą być sterylne. I on kupuje to w aptekach po 50 tych, no i kupił i coś mu się nie podobało w tych drenach, bo jakieś były zaciemnienia i lekarz mu powiedział, żeby tego nie używał. Bo to jest partia, która jest błędna, ale tą partię dopuszczono do sprzedaży w Polsce. Koncern farmaceutyczny musi wygrać. O tym mówię, proszę pana. No właśnie. Nie wierzę również, proszę państwa, oczywiście w taką sytuację, tak jak to wszyscy mówią, w jakieś narządy i tak dalej, to chore. To jest chore, to nie jest tak do końca. Także Wikro, proszę zrozumieć, co ja mówię. Ja bardzo mocno chodzę po ziemi, ale tutaj... U pana Krzysztofa wszystko dobrze, pani Aniu, wszystko dobrze, rozmawiałem z nim wczoraj, rozmawiałem z nim przed audycją, jest zajęty. No. Gabi 28, całkiem możliwe, ponieważ wiem z różnych powodów. Proszę państwa, sytuacja jest taka, że jeżeli na 100 przypadków wychodzi 10, powyżej 5 przypadków, że w wyniku po szczepionce, jakieś w tym samym mniej więcej okresie tydzień do tygodnia po szczepionce dzieci chorują i są takie same objawy mniej więcej, to należy się zastanowić nad tą szczepionką. Należy najpierw zbadać to dziecko, czy ono może przyjąć tą szczepionkę, bo te 90 może przyjąć, ale te 10 nie. Ale nie można wszystkich traktować równocześnie. Tak mi się wydaje po prostu i o tym mówię. No. Matagoras, tak, bezkarność, ponieważ lekarze w Polsce są bezkarni. No wiadomo. Ewelina Troska, niestety zamiotą sprawę pod dywan, również dlatego Felliniego, no mówiłem, że Satyricon 66 to jest Felliniego, mówiłem panie Dariusz. No.
I chyba 66 roku też, prawda? Może później, nie pamiętam. Właśnie. Rafał Błaszczyk, przestańmy tu bawić się, że sprzedają dzieci na narządy, czy różne historie, bo to zaczyna również mi przypominać to słynne krew, maca z krwi po prostu, dzieci chrześcijańskie. Bzdura totalna. To nawet nie jest to. To nawet nie jest tak, tym bardziej nie tych dzieci. To po prostu jest kwestia, bardzo duża kwestia makroekonomiczna. Proszę zobaczyć, przecież zarobki koncernów farmaceutycznych są ogromne. W roku 2003 uczestniczyłem w sprawdzeniach, była prywatyzacja pewnego przemysłu w Polsce i dwa koncerny farmaceutyczne biły się o to między sobą, używając bardzo ciekawych środków wywiadowczych, między innymi również podsyłając pewnego rodzaju oferentów do ambasady, nadających na inną firmę farmaceutyczną. W tle były ogromne pieniądze, bo to są biliony złotych dosłownie. W skali, tej całej skali, cały system przy okazji, jak również to, czego nikt nie bierze, ale drenaż polskiego rynku, czy drenaż polskiej inteligencji. Na jednej z uczelni w Warszawie córka mojego znajomego, kończąca pewnego rodzaju, to nie jest medycyna, bardzo ciekawą specjalizację, mniej więcej na już na trzecim roku, patrząc na jej wyniki, widać, że była obserwowana, zwróciły się do niej zachodnie koncerny farmaceutyczne z prośbą o współpracę i o, nie tyle o współpracę, co dali jej stypendia i tak dalej, i tak dalej. I ona w tej chwili pracuje nie dla Polski, ale dla kogo innego po prostu, bo Polaków to nie obchodzi. Bo Polacy się, bo uczelnia się cieszy, że ktoś się interesuje nią. Rozumiecie państwo? Właśnie. Da się statystycznie przewidzieć, panowie, ile będzie potrzeba. Nawet da się przewidzieć po zakupach, gdy kobieta, czy kobieta jest w ciąży, zanim ta osoba będzie o tym wiedzieć. No, pewnie, że da się przewidzieć. Wystarczy sprawdzić, jak, co się kupuje w momencie, kiedy kobieta jest w ciąży po karcie kredytowej. No, nieważne. Ja o tym nie mówmy na razie. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ja, nie wiem, czy państwu opowiadałem, mój syn w zeszłym roku skręcił nogę i musiał mieć stabilizator. Pojechaliśmy do Kopernika, lekarz na Kopernika. W Warszawie to jest taki szpital, który ma zawsze ostry dyżur chirurgii urazowej i tam dla dzieci. No i oczywiście lekarz go tam zbadał, przepisał ten stabilizator na tym. Pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy stabilizator, po czym z tego sklepu dostaliśmy kwit, bo ten stabilizator był potrzebny natychmiast. Poszliśmy do tak zwanego Intrako 2, czyli to jest za Mariotem, w centralnym punkcie Warszawy, na parterze jest NFZ. Bo nawet nie wiecie, ile pieniędzy to kosztuje. Ze 30 okienek, kolejki nie ma, pięknie, ładnie. Po co? Po to, żeby podbić tą receptę tego lekarza, po czym pojechaliśmy do sklepu, który zwrócił nam pieniądze z NFZ-u. I teraz się zastanawiałem, dlaczego, proszę państwa, ten lekarz, ta recepta lekarza nie mogła być od razu uznana. Dlaczego to musiał być ten pałac? Dlaczego tam zatrudniano tych urzędniczek? Co z tego, że tam nie ma kolejki? Ale to jest niepotrzebne. To jest naprawdę, nie było niepotrzebne. Ile to jest pieniędzy? Proszę powiedzieć, ile pieniędzy by to poszło na taką chemię dla dzieci z tego? Centralny punkt Warszawy, ogromne pomieszczenie, pałac dosłownie. Ile to kosztuje? Z czego to jest? Oczywiście to jest ze składek na zdrowie, więc składki na zdrowie niech idą na zdrowie, ale niech idą na NFZ. Niech idą na NFZ, prawda? No. No. Było opisane w książce Siła Nawyku, Charles Duhigg, który potrafią przewidzieć ciągle dobrze. Przestańcie z tymi narządami, bo to taka taktyka film. Nie, no właśnie. Poza tym też uważam, że po prostu ośmieszę w ten sposób, że bardziej za tym stoi. W tym przypadku podobno nawet zresztą reakcja Ministerstwa Zdrowia, który ma być na straży zdrowia Polaków na temat szczepionek i grożenie represjami w stosunku do ludzi, którzy się tym szczepionką sprzeciwiają, jest dla mnie śmieszna. Bo powinni się tym zainteresować, powinni wytłumaczyć. Ale tak to jest. Oglądałem film Comedy bardzo dawno. Marek A. przy wspólnej. No tak, mniej więcej wie pan, no, gdzie to jest. Dzień dobry, Zanzibarze. No. Co mamy dalej? Przy problemach jelitowych chyba pionduchy na stomie. W ostatnich 10 latach wzrosła ogromna liczba z nowotworami jelita, w tym przypadku ciężko zostawiło worki do końca życia. Daro. Nie wiem, nie znam się na tym, nie jestem lekarzem. Na ogół wierzę lekarze.
Na ogół wierzę lekarzom i nie dyskutuję z lekarzami. Jestem w ten sposób. No. Także nie dyskutuję z lekarzami, proszę państwa. Nie chcę dyskutować z lekarzami, bo jak już powiedziałem, o czym to nie jest mój zawód, ani moje wykształcenie. Ale naprawdę widzę szereg rzeczy w organizacji służby zdrowia, która jest beznadziejna i która jest przeszła. To, co powiedziałem. To jest tak zwana, ja powiedziałem, ekonomia pediatryczna, polegająca tylko na liczeniu kosztów danych zabiegów, jest bzdurna. Bo proszę pomyśleć o kosztach przyszłych zabiegów, wtedy się okaże, że to się bardziej opłaca, inwestycja w dzieci. Prawda? O to chodzi. Krzysztof K., tak, spotkałem się i o tym powiedziałem, z próbą lobbingu ministerstwa przez firmy farmaceutyczne. No. Mówi pan o oddziale mazowieckim na Chałubińskiego, to miał pan szczęście, że było mało ludzi, a zawsze czekałem około godziny. Jan Kowalski, tak, mówię tam, to widzi pan, jaki to jest, w jakim miejscu to jest. Nie, bo ja tam byłem 8:15 rano, tam jeszcze chyba nikt, ale to od razu to nie zdążyłem, ale tyle tych okienek, tylu ludzi pracuje, pięknie w ogóle, genialnie, wspaniale. I co z tego wynika? No. Tym bardziej, że no paranoi, przyszłe zabiegi, no właśnie, to jest myślenie takie typowe państwa partyjnego, kadencyjne. No. No. Czy USA, no teraz pan pyta o Iranie, ale nie interesuje, dzisiaj nie mówię o Iranie, proszę mi dać spokój dzisiaj z geopolityką, Iranem, innymi rzeczami, chociaż jedną rzecz powinienem odpowiedzieć państwu, dlatego że tutaj mnie ktoś już o coś zapytał. Bardzo ciekawy artykuł jest. Śmieszny dla mnie, dlatego że ja to mówiłem już dość dawno, proszę państwa. Ja to mówiłem już dość dawno. Gdzie to było? Gdzie to było? No, gdzie to było? No... Chodzi o to, że w Szwecji SAPO stwierdziło, że część tych imigrantów i generalnie jest powiązana z Rosjanami i wywaliło pod tym pozorem wywaliło paru tych, jak się nazywają, jak to się nazywa, no, tych imamów po prostu. Taką informację, ktoś mnie nawet pytał, co ja na to, więc to jest troszeczkę śmieszne, bo ja, proszę państwa, już dawno mówiłem na ten temat. Już dawno mówiłem na ten temat, że bardzo często z tej emigracji to jest właściwie pewien rosyjski spisek. Także i Rosjanie się do podłączyli. Część niestety tych islamistów jest szkolonych i pochodzi z krajów satelickich rosyjskich. Jeszcze raz powtórzę, że Putinowi nie chodzi o odtworzenie Związku Radzieckiego w sensie kraju jako takiego, ale raczej o odtworzenie Układu Warszawskiego czy RWPG w sensie właśnie krajów satelickich po prostu. No. Właśnie. O! Kadany, proszę rzucić okiem. Show your stripes. Pan Piotr Jaworski na Twitterze. Potwierdza się podejrzenie, które miałem od dawna, że to Rosja Putina stoi za radykalnymi islamistami Szwecji. Szwedzki Urząd Bezpieczeństwa SAPO, czy dobrze czytam, ujawnił powiązania organizacji dżihadystycznych z rosyjską mafią. Aresztowano i wydalono sześciu radykalnych imamów. Proszę państwa, jeżeli z rosyjską mafią, to z rosyjskimi służbami, ponieważ w Rosji, jeśli chodzi za granicę, nie ma mafii bez służb. Przykro mi. Bez ochrony rosyjskich służb specjalnych nie ma mafii rosyjskiej. Ja kiedyś wyraźnie to napisałem i mówiłem o tym. No. I mówiłem o tym wielokrotnie. I bardzo ciekawy ten artykuł. Dobrze, że Szwedzi doszli do tego wniosku, chociaż troszeczkę za późno. Troszeczkę za późno. No. Dobrze, co mamy jeszcze? Damian Żurawski, ja nie wiem, no tak się, no, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, prawdopodobnie wszędzie jest problem ze służbą zdrowia, ale ja mówię o Polsce i o sytuacji, której nigdzie na świecie by nie była, proszę państwa, tak naprawdę. No. Panie Darku, nie rozumiem pytania, czy generacja MSWiA ma rekrutację onych. Nie wiem.
Jan Kowalski nie tylko powiązany gospodarczo z Rosją, ale i generalnie sponsorowanych również przez Rosję. Proszę Państwa, Rosjanie było wygodnie, a teraz tak się powoli zastanawiam nad pewną rzeczą. Bardzo wrócę do Gruzji. Co prawda ktoś mi napisał, że się na niczym nie znam i w ogóle nie znam tematu i tak dalej. No dobrze, nie znam, niech będzie. No. Niech sobie wierzy kto co chce. Więc mam taką historię. Propaganda rosyjska po wydarzeniach w Gruzji przed 2 dni jest bardzo ciekawa, którą mówi idealnie to samo, że potępia wzrost nastrojów rosyjskich i tak dalej, tym bardziej, że sam pomysł w Grecji, żeby tą konferencję zrobić w Gruzji, wiedząc, kto jest przewodniczącym tej konferencji, jest też bzdurny, jak to by można było to przewidzieć. Czy czasami Rosjanie również nie stali za tymi protestami, a dlatego tylko, że mógł napisać i przedstawić światu, popatrzcie, jaka rusofobia, jak oni nienawidzą Rosji i usankcjonować swoje własne niektóre działania wobec Gruzji. Zastanówcie się nad tym. Łapa nad lekami, usługami medycyny bogaci, państwowa łapa i utrwala monopole farmaceutyczne, utrzymuje wysokie ceny, ponadto jest korupcjogenna. Adlu, oczywiście, że tak. No. Zygmunt Olszewski, ale ja się nie chodzi o banie, tylko po prostu wyraźnie proszę słuchać, co ja mówię. Ja mówiłem, no. Damian Kwieciński, nie wiem, to jest pytanie ontologiczne, a nie dla mnie ważne. Gru od kilkudziesięciu lat finansuje szkoły organizacji turystycznej przez Przemyt Jebeńczyk lub przez Wiktora Buta. Damian Żurawski, no nie tylko to. Jest wiele rzeczy. Panie Piotrze, zgodzi się pan ze mną, że Polska jest traktowana przez koncerny jako państwo trzeciego świata, pcha nam wszystkie zapowiedzi? Tak, tak, z tym się zgodzę, bo to również mówił mi lekarz, że istnieje różnica pomiędzy okresem przydatności do spożycia, no, tak mówiąc już w cudzysłowie, która jest w niektórych krajach Unii Europejskiej, przy niektórych koncernach bardzo ostro. Przykładem jest pewne lekarstwo dawane przeciwbólowe, dawane chorym na raka, i to wiem od kogoś, kto chor przeszł od raka, które uzależnia. I w szpitalu onkologicznym w Warszawie w tej chwili jest cały wydział uzależnień i cały oddział leczących z tego uzależnienia. I tej osoby nie ma tutaj, albo jest, tylko się nie odzywa na czacie. Piotruś, jak możesz to potwierdzić w razie czego, jak to wygląda. To lekarstwo, które jest, nie będę wymieniał nazwy, które jest zakazane w Stanach Zjednoczonych. Po prostu uznane za narkotyk, w Polsce jest przepisywane normalnie, ponieważ koncern farmaceutyczny, żeby nie zbankrutować, ponieważ rynek amerykański i części Europy Zachodniej został dla niego zamknięty, znalazł ten rynek w Polsce. Dlaczego? Mimo oficjalnych badań u nas jest dopuszczony i to lekarstwo uzależnia. Ono po prostu są inne, które nie uzależniają. Właśnie. Przez Algorowski, nawet w Onecie jest napisane. No właśnie, tak się zastanawiam, ale no. Historycznie Łukasz 77, przyjmując, że Anglicy zlikwidowali to, co chcieli zyskać, co faktycznie zyskali. Łukasz 77, co zyskali? Przede wszystkim mieli święty spokój wobec wujaszka Joe'a. Może wykonali po prostu zadanie, które im dał wujaszek Joe, czyli Stalin, po prostu dlatego, żeby wszystko pięknie, ładnie, będziemy walczyć, jesteście tutaj tego, skoro nas wspieracie, to zamknijcie gęby Polakom. To jest niepotrzebne. Jeszcze dodatkowo. Walczymy z Niemcami i zamknijcie gęby. O Katyniu i nie tylko o Katyniu. Nie pytajcie się o tych ludzi i tak dalej. Na przykład. No. Pan mówił mnie szlemem odtworzył. Nie rozumiem, co pan pisze, panie sekretarzu. No. Manupistonie, to nie morfina, to jest lekarstwo, ma określoną nazwę, tylko ja nie chcę tej nazwy wymieniać. Po prostu pokazałem taki. Panie Olszewski, nie, że nie jest pan ciemny, ewidentnie powiedziałem wyraźnie, co myślę na ten temat, a pan mi tutaj. Damian Żurawski, bo jest konkretna nazwa tego lekarstwa. No. No. Michał Olszewski, zgadza się, jest podawane to lekarstwo na chirurgii jednodniowej, tak?
No właśnie, wie pan, o czym mówię w tym momencie. To jest lekarstwo, co sprawdzałem po nazwie, jest rzeczywiście na liście leków zakazanych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w części krajów Unii Europejskiej. Koncern farmaceutyczny, który je wyprodukował, ma ogromne zapasy i naprawdę by to mu zachwiało jego stabilnością finansową, w związku z czym znalazł kraj, którym to się sprzedaje i który to jest podawane. A to powoduje, iż, bo to się stosuje, bo to lekarze dawali przy różnego rodzaju rakach, nie tylko koniecznie, nie wszyscy pacjenci umierali, bo rak nie do końca musi być śmiertelny, to jest zupełnie inna sprawa. I stworzono w ogóle oddziały uzależnień, między innymi leczących z tego leku. No właśnie. Ja wiem, ale są takie leki, dobrze, co mamy. Nie można w takim kontekście podawać nazwy firmy, leku mogą podać do sądu. Pan jest tak, nie można i to jest ten problem. A co jak dzieci nie opłaca się leczyć, ani zapobiegać według ekonomii, bo później wyjadą zdrowsze i będą obcych bogaci, a nie Polskę. Tadeusz, to jest wina kraju. No, no dobrze, no tak, czyli co? Czyli trzeba te dzieci... Niech pan przeczyta swoje pytanie, niech pan się zastanowi, co ja mam odpowiedzieć. Pytanie, dlaczego ludzie wyjeżdżają? Z różnych powodów, prawda? Generalnie z ekonomicznych. Wikropa, co stoi na przeszkodzie, aby powiedzieć? Nie, nie powiem po prostu. Nie powiem po prostu, co to za lek, dlatego że, jakby to powiedzieć, jestem... No nie powiem, to stoi na przeszkodzie. Dlatego, że chcę uniknąć po prostu również procesu ze strony koncernu farmaceutycznego w tym momencie, ponieważ tak się składa, że Ministerstwo Zdrowia popiera, głównie trzyma stronę koncernów farmaceutycznych, a nie obywateli. I to jest prawda. No. Wystarczy, że mnie będą ścigać za to, co mówię o ministerstwie. No. Tak, to jest podobne, Alicja Smolega, tak mniej więcej, chociaż to ma różne nazwy, ale mniej więcej o to chodzi. Sama morfina uzależnia, ale jest jeszcze dodatek, który... To jest tak jak z papierosami, które też... Tadeusz, nie, to dowodzi, że brak wychowania stanowczego prawa powoduje tragedię. Tadeusz, nie, jak to znaczy, proszę pana, wychowanie patriotyczne, co to oznacza wychowanie patriotyczne? Ja całe życie pracowałem dla kraju, nigdy nie popełniłem przestępstwa. Ale człowiek, który bez prawo jazdy, mając zabrane prawo jazdy, przejechał staruszkę, wychodzi, jest niewinny, a ja jestem winien czegoś, czego nie mogłem sprostać. Ponieważ zrobiono ze mnie winnego, nie byłem w stanie sprostać. Rozumiecie państwo? I ja jestem skazany. Nie popełniłem nigdy nikomu przestępstwa, ja i moja rodzina. A dla nas to jest kara śmierci po prostu. Dla mnie to jest coś w rodzaju kary śmierci swoistej. Tylko dlatego, że państwo obniżyło mi emeryturę i od tego zaczęły się wszystkie kłopoty. Rozumie pan? I teraz pan mówi wychowanie patriotyczne. Jak ja to mam wytłumaczyć swojemu synowi? Tatusiu, ty cały czas pracowałeś dla Polski. Całe życie. Broniłeś Polski, ryzykowałeś, mój szwagier zapłacił za to głową, różne rzeczy. I co? Ty też za to zapłaciłeś zdrowie i wszystkim. I co ci ta Polska zrobiła, panie Tadeuszu? Proszę popatrzeć w ten sposób, no. Nieważne, jaki wyrok dostałem, ważne za co. Nie o to chodzi. Jakikolwiek wyrok bym nie dostał. To jest to niesprawiedliwe, bo nie jestem w stanie niestety, nie ukrywam majątku, nie mam tego. Nie chcę mówić o tych sprawach, to sprawy prywatne, tym bardziej, że państwo również, przeciwko mnie wykorzystywany jest również pewnego rodzaju archetyp społeczny. I nie chcę na ten temat mówić w ogóle, bo to też nie jest tak do końca.
Nie paranoik. Nie jakbym młodszy. Gdybym nie napisał tych głupot pod tytułem holub, weryfikacja, gdybym w ogóle nie zaczął pisać i rozmawiać z państwem, nie byłoby tego wszystkiego. Tylko to spowodowało to, co się stało. Po prostu. Tylko to. Gdybym również nie chciał zrobić paru rzeczy nadal, będąc na emeryturze, dla Polski, dla instytucji państwowej, bo to Polska powinna zarabiać, a nie Niemcy, też by mi się nic nie stało. W Polsce nie opłaca się leczyć, właśnie, to też tak uważam. No. Nie musi pan mi współczuć, to nie chodzi o współczucie, ja mówię po prostu. Tak to wygląda. Dobrze, proszę państwa. Skończymy na dzisiaj. Chciałem tylko powiedzieć swoje zdanie na ten tragiczny temat. Przykro mi, proszę państwa, że tak to wychodzi, jak wychodzi. Mogą się państwo nie ze mną godzić, nie godzić, ale cały czas uważam, że za tym, że powinno się myśleć w kategoriach zdrowia ludzi, w kategoriach właśnie profilaktyki, przede wszystkim w kategoriach inwestycji na przyszłość, szczególnie zdrowia dzieci. A sprawa z odłączeniem tego dziecka jest sprawą kryminalną. I moim zdaniem to jest morderstwo. I minister sprawiedliwości powinien wszcząć śledztwo, wszyscy powinni wszcząć śledztwo, bo to jest morderstwo. I tak było, po prostu. Tak wygląda. Mam poza tym jeszcze dodatkową świadomość. Mam dopiero świadomość, bo tutaj ktoś mi to powiedział, pan Grzegorz Szalf i inni powiedzieli mi. Powiem państwu jedną, że mam pełną świadomość, że po mnie widać, że uczciwość, patriotyzm nie opłaca się zupełnie. Zostaniecie zniszczeni za to. Ale to nie znaczy, że nie mamy nim być, bo zawsze bez względu na to Barbara Hanson, chyba tak, ja nie umiem tego czytać, nie wiem jak to się czyta, to A z tymi dwoma kropeczkami, Sopo, Sapo, Sepo, nie wiem. Tak jest napisane w tym artykule. No. Właśnie. I na pewno nie opłaca się walczyć z Rosjanami, bo wtedy zniszczą cię sami Polacy. Skutecznie walczyć z Rosjanami, ja o tym wiem, dlatego będę walczył. Proszę państwa, ale to co się stanie jutro, jak się stanie. Zawsze będę patriotą. Zawsze będę patriotem i zawsze będę Polakiem. Komeste, a jeśli na tą maszynerię medyczną czekało kilkoro dzieci, które miały szansę przeżyć, czy to oczy jest zbrodnią, panie pułkowniku? Komeste, to jest bardzo ciekawy dylemat moralny. Miałem kończyć, a to jest arty ciekawe. Tylko wiecie państwo, to pytanie jest z rzędu, nie może być gradacja życia. A jeśli ten Szymonek też miał szansę przeżyć, ponieważ jeden czy dwóch lekarzy mówiło, że są przepływy w mózgu, to co? Czy wybieramy mniejsze zło, wybieramy mniejszą śmierć, pewniejszą? Nie ma czegoś takiego, nie jesteśmy pewni. To może zamiast budynku NFZ-u w centrum Warszawy z 40 urzędnikami w bardzo drogim miejscu sprowadźmy maszynerię odpowiednią medyczną dla tych dzieci, które czekają. Nie wydawajmy na to. I niech sekretarka oddziału pełni funkcję tej pani z NFZ-u. Po prostu. Rozumiecie? Rozumie pan? Bo to jest straszne pytanie. Bo to jest straszne pytanie, ja sobie zdaję sprawę. No. Andre 2000, nie chcę powiedzieć w jednym zdaniu na tym, to nie chcę o tym mówić. Tak to prawda, że wyemigrowałem. Damian Kwieciński, panie pułkowniku, może pan wkurzy, ale pamiętam, wiem, że pan nie należy do żadnego kościoła, ale jak pan myśli, spotyka się o tym święcie Chrystusa, gdy zginęmy w Koszalińskiej Bieskiej Próbie? Proszę pana, to jest pytanie ontologiczne. Tak, jeśli pan wierzy, to się spotkają. No. Komeste, nie, to zdarza się oczywiście z pośpiechu, ja, to pytanie jest bardzo ważne, tylko pyta mnie pan o pewne zagadnienie filozoficzne, bo ja też zadam panu, czy można w ten sposób, bo powiedzmy, istnieje taka sytuacja, jest taki film, Johnny poszedł na wojnę, nie wiem, czy ktoś pamięta, to po I wojnie światowej, tam też jest ten temat.
Niby kadłubek, niby nie tego, ale on czuje, myśli, mówi. Myśli, nie może mówić, nie ma kontaktu, ktoś znajduje z nim kontakt. Czy też właśnie ten wybór. Jeszcze raz panu odpowiem. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tym, czy nie. Może rzeczywiście zamiast pałaców NFZ-u i podatków na kolejnych ministrów, wiceministrów i kolejnych posłów wydawać na te maszyny, które te dzieci zaopatrzą. Bo co jeśli by nagle to dziecko, które odłączono, gdzie dwóch lekarzy twierdziło, że są jakieś przepływy, że ma szansę jednak, że trzeba robić odbarczać, robić różne rzeczy. Tak lekarze twierdziło dwóch. Przeżyło. Nigdy pan nie wie, mogłoby przeżyć czy nie. Nikt nie ma pewnej pewności. Rozumie pan? To jest pytanie w ogóle na ogromną dyskusję. No. Ciekawe to jest. No. Tak, Jan Kowalski, znakom Matagoras. Panie Piotrze, moim zdaniem zawsze warto być uczciwym, dobrym. Warto, tak. Ale pan to wytłumaczy. No. Małgorzata Korwel, taki bardzo dobrze zrobiony, ponieważ tam są trzy kolory, trzy rodzaje, które mówią pewnego rodzaju, pokazują rzeczywistość jako czarno-biała, kolorowe jako jego wspomnienia i w takim niebieskim jako jego wizję. Johnny poszedł na wojnę. Jest arcyciekawym filmem. Dobrze, jeszcze jakieś pytania? Lon Wolf, dobrze, pozdrawiam Ewę Żewuską, chociaż nie znam jej osobiście i nie wiem, kto to jest. Widziałem wczoraj, to bardzo mi miło, że tą moją książkę ktoś zauważył, chociaż żałuję, że ją napisałem, bo za to właśnie ci też dostaję po tyłku, ale tak jak powiedziałem, nienawidzę tych swoich książek, nienawidzę tych cholubów tego wszystkiego i gdybym nie pisał, nie miałbym problemu, bo moja rodzina byłaby bezpieczna, bo o to chodzi. Tak, błagał śmieć, ale tam, no, wiadomo. Damian Kwieciński, wiem. I to też jest świństwo. No. Komestę, tutaj ma pan rację, jasne, ale warunki są, jakie lekarze muszą działać, decyzje podają. Komestę, tak, tylko nie mogą, tylko czy lekarz może być w roli Boga? Oczywiście, ale cudzysłowie, na to, czy wierzymy, czy nie wierzymy, może decydować o śmierci, bądź nie. Rozumie pan? Czy lekarz jest pewny? Oczywiście ja nie mówię o przypadkach skrajnych, ale w takich sytuacjach. Czy lekarz jest pewny? Proszę zobaczyć klinikę Budzik na przykład. Czy to, co mówił profesor, jak on się nazywa ten profesor w takiej audycji, gdzie u niego ludzie się wybudzają w pewnym momencie z tego. Proszę zobaczyć. Czy lekarz ma prawo decydować w tym momencie, mając w ręku rachunek ekonomiczny? Przede wszystkim. No. Wiem, panie Swarożyc, wiem, no. Więc proszę mi powiedzieć, więc proszę mi odpowiedzieć, Komestę, czy lekarz, czy też przyznaje pan lekarzowi, to jest wybór straszny, zdaję sobie sprawę, tylko czy, no, Matagoras, pan zdanie walnął, nie walnął pan żadnej głupoty, przecież ja nie powiedziałem, a to trochę mówię złośliwie i trochę przewrotnie, dlaczego nie. Więc proszę mi, panie Komestę, odpowiedzieć, czy przyznaje pan lekarzom rolę Boga w tym momencie. No. Profesor Talar, zgadza się. I profesor Talar mówił bardzo mądrze. No właśnie, i pokazuje drugą stronę medalu. No. No właśnie. Lekarz musi decydować, taka praca Malina. Tak, musi decydować, o czym ma decydować, czy ktoś ma umierać, czy ktoś ma nie umierać. On ma leczyć. Przypomnę od razu jedną rzecz. Primum non nocere. To wszyscy wiemy. Pierwsze z tych przykazań, no, czy powiedzmy, Hipokratesa. Ale drugie, salus aegroti suprema lex. Dobro chorego najwyższym prawem. O tym jakoś zapominamy wszyscy, prawda? No. No więc właśnie. Jan Kowalski, nie, Bóg daje prawo lekarzowi. To co, Bóg daje prawo sędziom, Bóg daje prawo różnym, innym? Przestańcie, proszę państwa. Przestańcie, proszę państwa. Więc zastanawiam się, tym bardziej, że rzeczywiście tutaj się zgodzę,
Z tym zdaniem lekarze nie czują na sobą bata, że lekarze są w roli, to jest tak trochę jak z sędziami, są w roli Boga po prostu. No. Więc panie Comeste, pan odpowie, bo to jest naprawdę ciekawa dyskusja, zrobiłaby się nawet filozoficzna ten temat, bo to jest właśnie duży problem. Co zrobić? Co zrobić, kiedy ma się po prostu do wyboru? Rzeczywiście, uratowanie innego dziecka, które ma większe szama, 60% szans na przeżycie, kosztem tego dziecka, które ma tych szans 5%. Co zrobić? Czy ta prosty rachunek, oczywiście prosty rachunek ekonomiczny, 5%, trudno, niech umiera ten, co 60% ma prawo do życia, a ten, co ma 5% nie ma prawa do życia. To jest właśnie ten problem moralny, o którym cały czas mówimy. Bardzo dziękuję za to pytanie. No. Bo ja bym nie potrafił podjąć takiej decyzji, proszę Państwa. Jeszcze raz wracam do wroga ludu i psena. To jest mniej więcej tam. Po prostu. Dobrze, proszę Państwa. Jutro pewnie nie będzie programu. Nie wiem, kiedy będzie następny. To naprawdę zależy od jutra i to bardzo ważnego jutra, bardzo ważnego dla mnie. Miejmy nadzieję, że się uda. No. Jak się nie uda, to trudno. Pindol, pindolek. Panie Wroński, jest pan piękny. Nie jestem piękny, piękny się przez E w ogóle. No. Dobrze. Puścić państwu jakąś piosenkę? Na koniec. Comeste, tu nie ma dobrych rozwiązań. Jeżeli dziecka jednego chcieli leczyć dalej niż ratować obce dzieci, które mają nawet większe szanse na przeżycie, trzeba ograniczać takie sytuacje. Tak, ale w jaki sposób, Comeste? W ten sposób? W taki sposób, jak oni to zrobili? Czysto mechaniczny, urzędniczy, biurokratyczny? O to chodzi. No. Jurek Pazurek, zgadzam się, jeżeli zlikwidujemy socjalizm, problemy znikną, bo jeżeli socjalizm jest bronią masowego rażenia, powinno, to jest nasze partie polityczne, które wszystkie są z natury swojej socjalistyczne, bez względu na to, jak prawicowe mają barwy i jak prawicowe hasła, to są jednak państw socjalistyczne, nam powinny być jako broń masowego rażenia wysyłane do krajów naszych przeciwników. Wtedy te kraje zobaczą. Okej. Józef Kolbe, to nie jest fałszywy dylemat. To jest to rozmowa z panem Comeste, bo to jest bardzo ciekawa rozmowa. I dziękuję panu za tą rozmowę, bo naprawdę jest ciekawa. Dobra, co mam puścić? No. Tak, konflikt tragiczny. Co mam puścić, proszę państwa? Bo gdyby nie to, co piszę, jeszcze raz powiedziałem, ani ja, ani rodzina nie miałaby kłopotów. No co puścić, proszę państwa? Wybrańcy Katów, dobrze. Puszczę państwu Wybrańcy Katów, tym bardziej, że ja również uważam, że to jest jedna z lepszych naszych piosenek i chyba nie tylko naszych. No. Jurek Pazurek, ale co Korwin robi? No uwaga, puszczamy. Tango było wczoraj. Coś leci, nie leci, bo nie wiem. A, miałem puścić. Dobra, puszczam Wybrańców Katów. Na koniec. A potem się pożegnamy. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę. A już leci. Za wszystko przepraszamy, za błędy władców, za premierów dealę. Za to, że klęczą, ale nie przed nami.
za prezydentów patetyczne chwile. My naród. Pani Iwono, wczoraj było tak. My zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki, niszczone co dzień pustymi słowami wybranych z katów jadowitej łaski. A my tych katów przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Giniemy, walcząc wytrwale, choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Ciągle czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie. Lecz kpiący śmiech to nasza zapłata, bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem i nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, my zasłuchani wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. Nie, zaraz powiem. Proszę Państwa, zarozumiale stwierdzę, proszę mi wybaczyć, ale zarozumiale stwierdzę, że mój tekst jest genialny, ale Krzyśka, śpiewanie Krzyśka Werkowicza, jego gra plus ta solówa, którą wyrysowaliśmy razem, jest jeszcze genialna, jest jeszcze genialniejsza. Dobry wujek. Słowa, reżyseria tej piosenki, moja, reżyseria moja, muzyka, reżyseria tej piosenki plus wykonanie Krzysiek Werkowicz. To my to zrobiliśmy, my. A się dziwiliście Państwo, prawda? To ja, ten wstrętny alimenciarz, bandyta, złodziej, esbek, morderca,
Najgorsza świnia, jaka była na świecie, to ja, proszę Państwa, napisałem te teksty, te książki i żałuję, że to zrobiłem, bo wtedy moja rodzina i ja nie miałem kłopotów. A tak wmówią Państwu, co jakąś bzdurę. Także dziękuję Państwu za dziś i za wszystko i do zobaczenia. Być może jutro, być może pojutrze, być może nie wiem kiedy, wszystko zależy od wielu rzeczy. Trzymajcie się. Cześć.